Latamy z Warszawy od 6 tygodni. Jak dotąd przyjęcie było bardzo pozytywne i widzimy rosnące zainteresowanie. Jesteśmy i wciąż będziemy bardzo aktywni na polskim rynku, by te loty miały taki odbiór, jakiego sobie życzymy. Kraków i Gdańsk są również bardzo popularne, zwłaszcza Kraków, gdzie po sukcesie z ubiegłego roku zwiększyliśmy liczbę lotów do Berlina do 3 razy dziennie. To pokazuje, że zainteresowanie jest duże. Jest to pierwszy raz, kiedy warszawski rynek ma taką częstotliwość, więc na tym chcielibyśmy się opierać. Tym bardziej, że zwiększamy częstotliwość lotów z Berlina do wielu europejskich miast. Niektóre z nich to nowe kierunki, na przykład Bukareszt, Sofia i Madryt. Zwiększamy również częstotliwość do takich miejsc jak Kopenhaga, Sztokholm i Budapeszt. Oferujemy też łączność z najważniejszymi niemieckimi miastami jak Norymberga, Stuttgart, Monachium i Kolonia. Mamy także dużą ofertę długodystansowych lotów, między innymi do Nowego Jorku, Chicago, Miami i Los Angeles i do wielu innych punktów w Stanach Zjednoczonych z naszym partnerem American Airways. Mamy również znakomitą łączność z Krakowa, Warszawy, Gdańska do Abu Dhabi dzięki naszemu partnerowi Etihad, ale też do Australii, rejonu południowego Pacyfiku, południowo-wschodniej Azji i oczywiście Bliskiego Wschodu.